Dzień dobry Państwu, witam w kuchni pełnej naparzanek. Dzisiejszy odcinek będzie nieco nietypowy, albowiem będziemy robili unboxing. W związku z modernizacją wyposażenia kuchni zakupiłem nową płytę główną, oto ona. Asus albo Asus Maximus 7 Impact. Jest to najnowsza płyta z serii Republic of Gamers formatu Mini ITX. Wyposażona jest w chipset Z97. Już po samym pudełku widać, że jest to produkt bardzo niewielki. Tutaj dla porównania tak wygląda płyta Blu-ray w zestawieniu z tym pudełeczkiem. I zobaczmy, co jest w środku. Jeszcze tego nie otwierałem, dopiero co wyjąłem z paczki. Zauważyłem natomiast, że nie ma tutaj żadnych plomb. W żaden sposób to pudełko nie jest zabezpieczone. Tu jeszcze jest taka klapka, jak kiedyś zestawy Lego były w takich pudełkach sprzedawane. No a tutaj mamy samą płytę. Też w żaden sposób nie jest to zabezpieczone. Tak sobie po prostu tutaj siedzi. Ale to płycie przyjrzymy się za chwilę. Zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze w środku. Dużo różnych rzeczy. To jest taka zaślepka, która nie doczekała się jak dotąd polskiej nazwy. Zaślepka iShield. Co mamy tutaj? To jest taka miniaturowa karta dźwiękowa, którą podłącza się w odpowiednie miejsce na płycie. Tutaj mamy taki specjalny moduł, to się nazywa MPCIe Combo 4. Tak, żeby było widać. I jest to, po pierwsze, i mamy tutaj kartę Wi-Fi, mamy też wbudowany Bluetooth 4.0, a ponadto tutaj w tym miejscu można zainstalować karty tego nowego formatu, czy nowego standardu M2, takie miniaturowe dyski SSD. Także tyle. Co tu jeszcze mamy? Tutaj jakieś śmieci. To jest prawdopodobnie nowy rodzaj Q-konektora, czyli taki coś do podłączania tych wszystkich kabli obudowy. Mało ciekawe. Zobaczmy, co to jest to. No. To jest antena Wi-Fi. Jakoś tak można ją przykręcić, z tego co się orientuje, to ona jest magnetyczna, może się do metalowych rzeczy przyczepić. Tutaj mamy Impact Cool Hub. To jest takie ustrojstwo, które się też montuje do płyty. I tutaj są mamy dwa złącza wentylatorów, czteropinowe. To jeszcze złącze LN2. Przepraszam, przełącznik. Oprócz tego cztery kable serial ATA z prostymi wtyczkami. Nie są to wtyczki kątowe, tylko proste. Cztery sztuki. Jakieś lotki, naklejki, które można sobie przykleić do kabli. Kolejne jakieś śmieciuchy. Gwarancja niepodpisana. I wreszcie instrukcja. No, taka typowa dla płyt Asusa instrukcja. Mamy tutaj płytę z różnym oprogramowaniem, sterownikami i innymi głupotami. No i ile tutaj stron? Jakoś dziwna numeracja jest stron, także nawet nie umiem powiedzieć, ile tutaj jest, ale ze 100 stron po angielsku. Także to tyle. Teraz przyjrzyjmy się samej płycie. Tak wygląda płyta po wyjęciu z pudełka. Jak widać, jest maleńka. Tutaj jeszcze raz dla porównania pudełko z filmem. Zobaczcie, że mniej więcej bok tej płyty jest w zasadzie równy długości tego pudełka. To jest 17 na 17 cm. Tutaj mamy oczywiście soket 1150. Tutaj jest pod spodem
chipset Z97. I teraz tak, ze względu na bardzo ograniczoną powierzchnię tej płyty, część funkcjonalności przeniesiono jakby do góry. Może pokażę to pod kątem. Tutaj mamy, w tym miejscu, to jest cały układ zasilania w postaci takiej pseudokarty, która jest zamontowana tutaj na stałe, nie można jej odczepić. Tutaj mamy dwa sloty DDR3, płyta obsługuje, o ile dobrze pamiętam, maksymalnie 16 GB RAM-u, 4 złącza serial ATA, 6 gigabitów na sekundę. Tutaj mamy złącze zasilania 24-pinowe, obok złącze zasilania procesora 8-pinowe. Tutaj jest taki maleńki przycisk reset, tutaj trochę większy przycisk power. Następnie mamy jedno z czterech złączy wentylatora na płycie, wszystkie są 4-pinowe. Następnie złącze USB 3.0, tutaj mamy złącze tych wszystkich kabli od obudowy, power, tam reset, przyciski, diody i tam inne pierdoły. No tutaj oczywiście pojedynczy slot PCI Express 16. Tutaj mamy taki niestandardowe złącze, tutaj się przypina ten moduł MPCI, coś tam, combo, coś tam, coś tam. Ten z tą łącznością bezprzewodową. Tutaj do tego złącza przypinamy tą pseudokartę dźwiękową. To jest wewnętrzne złącze USB 2.0, to jest złącze takie asusowskie ROG Connect. Tutaj jeżeli mamy taki fikuśny panel, który Asus sprzedaje oddzielnie, to można go właśnie tutaj podłączyć. Tak, bateryjka do BIOS-u umieszczona pionowo, żeby oszczędzać miejsce, a tutaj jest sam BIOS, widać w podstawce, można to wyjąć w razie jakiejś straszliwej awarii. Tutaj jest takie coś, co się nazywa Impact Cool Hub, to znaczy tutaj się właśnie instaluje, to pokazywałem wcześniej. Tutaj są dodatkowe dwa złącza wentylatorów i wreszcie ostatnie złącze wentylatora jest tutaj, nie wiem czy widać, pewnie nie, w każdym razie jest tutaj. Teraz popatrzmy sobie na złącza w tylnej części płyty, więc mamy wyjście optyczne audio, HDMI, DisplayPort. Tutaj jest taka śmieszna płytka, na której jest m.in. wyświetlacz pokazujący kody POST. Tu są jakieś takie dwa guziczki, jeszcze się nie przyjrzałem, do czego one służą. To jest resetowanie BIOS-u, to jest ROG Connect. Można tutaj za pomocą specjalnego kabla podpiąć sobie drugi komputer i sterować BIOS-em z poziomu odrębnego komputera. Mamy tutaj łącznie 4 złącza USB 2.0, łącznie 4 złącza USB 3.0. Gniazdko PS2 do podłączenia myszy albo klawiatury i gniazdko sieciowe. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania następnych odcinków Kuchni Pełnej Naparzanek. W jednym z nich z pewnością pojawi się nasz nowy komputer zbudowany w oparciu właśnie o tę płytę. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.